18 kwietnia jeszcze w Bełchatowie leżał śnieg. Trawa się nie ruszyła, ruszyła się dopiero w maju. Rozpoczęliśmy to koszenie późno z uwagi na warunki atmosferyczne. Nie z tego, że nie mamy sprzętu, nie mieliśmy sprzętu, tylko z uwagi na warunki atmosferyczne. I tam, gdzie zaczęliśmy kosić na początku 10 maja do 15 maja te tereny, które wykosiliśmy, już faktycznie w czerwcu nadawały się z powrotem po 2 tygodniach do koszenia, bo ta trawa dopiero troszeczkę później ruszyła i pogoniła. Obecnie mamy już w 100%, może nie w 100%, nie powiem tak, ale w 98% miasto pierwsze koszenie jest wykoszone, realizujemy w tym tygodniu już drugie koszenie na terenie miasta. Rozumiem, że to zaleganie było spowodowane tą chęcią szybkiego koszenia i dlatego nie było czasu, żeby zebrać, tak? Tak, dokładnie, tak się składa. Bo tak jak mówię, nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie wszystko na raz zebrać. Czasami potrzeba była taka, żeby jak najszybciej miasto po prostu wykosić. Nie wiem, nie macie państwo kosiarek ręcznych w takim razie, żeby wykaszać te mniejsze powierzchnie. No to, co w tej chwili jest, to ja myślę, że ten sprzęt to już po prostu nie da rady tego wykonać, no bo skoro to jest tak do metra prawie trawy, no to te kosiarki ręczne to po prostu będą się psuły momentalnie. No jeżeli chodzi o osiedle dolnośląskie, to ja również jestem codziennie na tym osiedlu, jestem mieszkańcem tego osiedla i wiem, na jakim etapie są prace, jesteśmy na końcu tych prac pierwszego koszenia, tylko tak jak mówię, no teraz już wchodzimy w osiedle dolnośląskie z drugim koszeniem, bo wiadomo, że trawa cały czas rośnie i my na bieżąco kosimy. Wiem też, że tak jak pani radna tutaj mówi, i jest potrzebny duży sprzęt i mały sprzęt, który mamy ten sprzęt, dokładnie zabezpieczyliśmy się i w duży sprzęt i w mały. Wiadomo, że duży sprzęt robi szybciej i duże tereny jest łatwiej kosić, te mniejsze tereny idą na bieżąco pracownicy i dokaszają za dużym sprzętem. Współpracujemy z podwykonawcami, wynajmujemy też sprzęt jak najbardziej. Na pytania, co pan prezes potrzebuje, żeby to miasto wyglądało w porządku, pan prezes mówi: wszystko mam. Mam kosiarki, mam sprzęt, mam ten. I jest w ogóle super koszone. Prezes główny mówi do mieszkańców poprzez media, że no, zaczęli kosić trochę z drugiej strony, tego nie widać. Albo my mieszkamy w dwóch różnych miastach i przechodzimy obok różnych miejsc w tym mieście, albo czegoś tutaj nie rozumiem. Jeśli sobie nie radzicie, to powiedzcie, pytamy się tutaj was, co potrzebujecie. Mówi pan prezes, sprzętu nie potrzebujemy, bo mamy kupiony. Dlaczego dzisiaj mieszkańcy miasta muszą chodzić w trawach po kolana, skoro wszystko jest okej? Skoro macie sprzęt, macie ludzi, zostawiacie kontenery, po prostu nie jesteście w stanie ich przewieźć, bo tak dużo macie roboty. No moi drodzy, albo ktoś z tym zrobi porządek, albo w tym momencie, panie prezesie, no trzeba sobie powiedzieć, nie radzimy sobie, rozwiążcie umowę, niech weźmie to ktoś inny. Chcemy wyraźnie powiedzieć wam, pomóc, żeby to miasto wyglądało jakoś, bo super to już nie będzie. Nie pielicie kompletnie żadnych klombów. Zapraszam skwer krwiodawców, park w Grocholice, no mnóstwo innych miejsc. Nie pielicie tego. Nie robicie tego. Nie powiedziałem, że super robimy. Tak jak mówię, powiedziałem, że z uwagi na warunki atmosferyczne, które mieliśmy w tym roku, to koszenie, pielenie wszystkiego rozpoczęło się troszeczkę później, tak? Można to też tak nazwać, ale to pan radny to powiedział. Tak jak mówię, staramy się, obecnie już przeprowadzamy drugie koszenie, jesteśmy w trakcie drugiego koszenia, sądzę, że za chwilę będziemy musieli również przechodzić w niektórych miejscach do trzeciego koszenia. Pielenie też odbywa się na bieżąco, staramy się wszystko wykonywać tak, jak mamy zlecenia z miasta. To rozumiem, że podwykonawca, jakakolwiek to jest firma, to ona po prostu wykonuje usługę w zakresie, w jakim umowa o podwykonawstwo, czy wasza główna, to obejmuje. A czymś innym jest wynajmowanie, bo wynajmowanie to jest od podmiotu z zewnątrz. To teraz nie wiem, czy jest podwykonawca i wynajmujecie, czy mylimy pojęcia, czy ja, czy pan. Więc prosiłabym o odpowiedź. Czy wynajmujecie sprzęt ludzi od podmiotów z zewnątrz, czy korzystacie tylko z podwykonawcy, którego zgłosiliście w postępowaniu i który no, wykonuje swój zakres umowy, ale to nie jest wynajem dla mnie. My już do tego przetargu, do umowy na zieleń, weszliśmy w konsorcjum z firmą, z którą razem
zajmujemy się zielenią na terenie miasta i już do przetargu pewnego sprzętu nie mieliśmy, stwierdziliśmy, że nie opłaca nam się też zakupywać tego sprzętu. Podaliśmy sprzęt, który wynajmujemy i ten sprzęt jest wynajmowany po prostu od firm zewnętrznych. To już było podane do przetargu. I tak to realizujemy. Jeszcze obecnie też wzięliśmy podwykonawcę do przetargu, wpisaliśmy, który nam pomaga przy pewnej części utrzymania zieleni na terenie miasta. Czyli rzeczywiście jest tak, że i wynajmujecie od podmiotów stricte zupełnie zewnętrznych i macie partnera w umowie konsorcjum i macie podwykonawcę, tak? Tak, dokładnie. Partner z konsorcjum realizuje część zadań razem z nami po prostu. A również do tego my jako PGM mamy podwynajmowany część sprzętu. Czy pani prezydent wyciągnie konsekwencje i wnioski w stosunku do działania odnośnie zieleni w mieście naszym, gdzie jest tak dużo zarzutów, odpowiedzi są po prostu, no można użyć słowa, śmieszne. Pan prezes po prostu późno wstał, ma problem z wypowiedzeniem się. Dziękuję ślicznie. Wiele ze zdań, które tutaj dzisiaj padły, są jak najbardziej prawdziwe. Ja się z nimi zgadzam i zapewniam, że konsekwencje zostaną wyciągnięte. Firma wynajęta jest przez pan Stępiński, Kosi. Nie PGM, pan Stępiński. Ludzie tylko nie wiedzą, co jest grane. Czy PGM, czy pan Stępiński. Pytam tylko, bo mnie ludzie pytają, ja też pytam. Czy to jest firma, pytanie do pana prezesa skierowane? Ogólnie mówię, ja mówię ogólnie, no bo ludzie mnie ogólnie pytają, więc ja mówię. No. Prawdopodobnie, że zatrudniony jest pan Stępiński. Prawdopodobnie, ja nie wiem. Ja mam taką prośbę, może sugestię dla pana prezesa. Mówił pan, że planujecie kolejne prace, kolejne pierwsze koszenie, drugie koszenie, trzecie koszenie. Ja mam taką prośbę, zróbcie najpierw jedno porządne koszenie, bo praca wygląda w ten sposób, że jest koszony pasek przy ulicy i dalej zostawione. Kiedy to będzie dalszy pasek skoszony? W trzecim koszeniu, czwartym koszeniu? Czy może w ogóle zostanie? Ja też jeżdżę po mieście i też widzę, że są miejsca, które są w dobrym stanie, jeżeli chodzi o trawniki, to znaczy są po koszeniu. Są też no, miejsca, które można powiedzieć, które realizowane to koszenie jest w drugiej kolejności, czyli gdzieś w miejscach trudno dostępnych i na powierzchniach, które jakby są może nie tutaj w tych miejscach, gdzie są najbardziej zamieszkane przez mieszkańców, bo tutaj chodzi na pewno w pierwszej kolejności o takie koszenie. I tutaj chyba nie ma sensu rozdzielać szat. Spółka przyjęła to zadanie, realizuje. Jeżeli są, no nie wyrabia się pod zleca, czy dzierżawi sprzęt, i to jest normalne działanie. I tutaj doszukiwanie się jakiegoś podwójnego, potrójnego dna, no można oczywiście krytykować. Pan radny tutaj Matyszkiewicz bardzo skrupulatnie jakby rozszerzył zakres podmiotowy tych działań również o pielenie. Oczywiście nikt nie jest w stanie zakupić sprzętu na sytuację taką, że non-stop pada przez maj, a w czerwcu przez tydzień czasu trzeba to wszystko wykosić, bo to się po prostu nierealne, to są nierealne sytuacje. To trzeba uwzględnić pewien realizm. Bo nie tylko walić, prawda, w ciemno i na oślep, tylko jednak chyba tu jakaś logika i rozsądek powinny również wziąć górę. Miasto realizuje to zadanie, realizuje własnymi siłami, nie poprzez podmiot zewnętrzny i chwała za to, że to robi. Dziękuję. Nie wylewajmy łez, że teraz jest gorzej. Teraz jest normalnie. Doskonale sobie prezes Radek radzi, naprawdę. Nie musisz go wspierać, bo w tym momencie go tylko kompromitujesz. Wszyscy zapominają o podstawowej sprawie, że jest to nowa spółka, powstała z dwóch spółek. Były zmiany kadrowe. Jak wspomniał radny Pierzchała, mokrej trawy się nie kosi, więc już następują przesunięcia. Dajmy czas, aby ta nowa spółka okrzepła i myślę, że latem, jesienią będzie wszystko, nazwijmy to, w normie. Stąd proponuję zamknięcie dyskusji. Jak powstawały chodniki jeszcze dawniej, to zwykle poziom chodnika, jak i obok traw, nie traw, czy tam gruntu, był zwykle
chodnik był zwykle wyżej, natomiast krawężniki stanowiły takie podwyższenie, taką jakby barierkę. Czas sprawił, że biologia podwyższyła trawy, czy powiedzmy ten grunt, i w tej chwili deszcz zalewa, zarastają stare chodniki. Ja bym miał taką propozycję. Widziałem to kiedyś w innej miejscowości. To taka sugestia niekoniecznie do wykorzystania, ale mi się spodobała. Aby wzdłuż tych krawężników z drugiej strony wykonać rowki. Rowki przynajmniej do poziomu chodnika, jeśli już ten grunt jest wyżej. Z powodu